Peter mówi, że są już naprawdę blisko przełomu. Przydałby się im artefakt z waszej starej bazy. Już jego tam nie ma. Gasudarow zabrał jego z sobą. Co? Następny artefakt? Czemu mi nie powiedziałeś, Burlak? Myślałem, że wiesz. Profesor ukrył jego gdzieś na zachodzie, zanim dotarli do bazy Arabów. Więc artefakt wciąż gdzieś tam jest? Tak. Może powinienem jego tu ściągnąć? Myślę, że powinieneś. Ryzykowaliśmy dla niego życie. Pójdę po niego. Nie sam. Idę z tobą. Nie ufasz mi? Chcę się upewnić, że wrócisz żywy. Niech będzie. Ruszajmy. To chyba tutaj. Skąd ta pewność? Nic tu nie ma. Dokładnie tak opisał to miejsce profesor. Artefakt jest dalej na zachód. Chodźmy. Planowano tu żadnych patroli. Co to ma znaczyć? To miejsce nie ma żadnego znaczenia strategicznego. I gdzie są ludzie? Mam złe przeczucie. Profesor wspominał coś o tej bazie. Wolność? Mówi Burłak. Znaleźliśmy tu amerykańską bazę. Chyba jest opuściona. Dobrze was słyszę, majorze. Próbujemy się z wami skontaktować. Przechwyciliśmy transmisję, która powinna was zainteresować. Generale Powell, jesteśmy na miejscu. Baza obserwacyjna ukończona. Przystępujemy do próbnej eksplozji. Zbierzcie możliwie dużo danych. Weryfikacja wizualna jest kluczowa. To poważne zagrożenie dla życia. Automatyczne stanowiska obserwacyjne poradzą sobie z pomiarami. Wydałem wam chyba rozkaz. Tak jest, sir. Cele są już gotowe. Opuścić zagrożony teren. Powtarzam, opuścić teren. Czekać na sygnał. Sam zajmę się obserwacją. Jezu! Mimo wszystko zbudowali bombę! Majorze, transmisja pochodziła z zachodu, ale cel zdaje się znajdować na wschód od was! Natychmiast ruszajcie na zachód! Opuszczony skład. To musi być ich cel. A te pojazdy, to stanowiska obserwacyjne. Spieszmy się. Dobra. Teraz musimy się postarać dotrzeć do bazy w jednym kawałku. Żaden problem. Jestem ostrożnym kierowcą. Ale powinniśmy obejrzeć ten wybuch i dowiedzieć się, co naprawdę potrafi ta ich bomba. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Boże, zmiłuj się nad nami. Nie możemy pozwolić, by twój dowódca otrzymał wyniki tych badań. Musimy je przechwycić. Wiemy, że gdzieś w pobliżu jest baza naukowa. Powell raczej się nas tam nie spodziewa, więc nie zostawi zbyt wielu strażników. Jeśli się pospieszymy, może uda się nam zapobiec wysłaniu wiadomości. Cały obszar wybuchu jest pewnie poważnie skażony. Parę kroków dalej, promieniowanie syberytowe jest pewnie śmiertelne.
Może Araby mieli trochę racji, próbując jego zniszczyć. Szlak! Miałeś rację. Promieniowanie jest tu zbyt wielkie. Jeśli tu zostanę, będzie po mnie. To chyba jakaś pułapka. Baza jest opuszczona. To cały Stevens. Buduje bazę i nie wystawia strażników. Skład w głównej bazie też nie będzie strzeżony. Zrobione. Zrobione. Przerwijcie walkę. Jestem major Gorki, znany jako Burłak. A to jest wasz były dowódca, pułkownik John McMillan. Nie macie szans w walce z nami, ale jesteśmy gotowi zawrzeć z wami umowę. Wydajcie nam plany bomby syberytowej i wszystkie wyniki badań, a pozwolim wam żyć. Majorze, ocalił mi pan kiedyś życie. Proszę, oto plany. Teraz jesteśmy kwita. Dziękuję. Oszczędziliście sobie wiele cierpienia. Dobra, mamy już dane. Teraz potrzebny jest jeszcze ktoś, kto je zrozumie.